Zaczynam próby w Teatrze Kapitol, więc na jesień zapraszam do teatru. Tam będzie można mnie zobaczyć w głównej roli. Poza tym kończę tworzyć scenariusz swojej sztuki, którą mam nadzieję jeszcze w tym roku uda mi się wystawić. Piszę książkę, którą też kończę z Marzeną Mawrycz, psycholog, więc dużo nowych, bardzo ciekawych wyzwań dla mnie. To jest taki dla mnie bardzo ciekawy rok, jeśli chodzi o nowe otwarcia, ale też i kobiece projekty. Stąd ta moda kobieca i tyle pięknych kobiet tutaj, to jest naprawdę miód na moje serce. O czym mogłaby Pani powiedzieć, zdradzić, że to na pewno takie must have Pani garderoby? No to jest to, co wybrałam. To jest wiosenne must have, czyli piękny, wiosenny, odświeżający kolor, który warto założyć i na spacer, i do restauracji, i do kina. Wybrałam, bo jest po prostu przeenergetyczna, a tego mi trzeba na wiosnę. Za co ceni Pani najbardziej markę Dani Claire? Jesteśmy prosto po pokazie, więc może Pani powiedzieć. Klasykę, za kobiecość, za to, że to są ubrania, które za każdym razem wchodząc do salonu, myślę sobie, przynajmniej ze 4-5 rzeczy jestem w stanie tak po prostu od ręki wziąć. Ja lubię prostotę w modzie, a Dani Claire stoi prostotą, elegancją i właśnie takimi wzorami, które można wybrać i na co dzień, i na wieczór, i na spacer, i do kina, także za to cenię Dani Claire. A jeśli chodzi o inspirację i w ogóle tematykę, tematyka to była inspiracja właśnie ikonami światowego kina. Czy któraś z tych postaci, jeśli chodzi o tę ikonę, jest Pani najbliższa sercu i dlaczego? Penelope Cruz od razu. Ja uwielbiam hiszpańskie klimaty. Kocham ją za Vicky Cristinę Barcelonę. Zresztą w każdej roli jest świetna, ale ma ten temperament, który mi odpowiada bardzo. Zatem kocham ją za jej rolę, ale też za styl, za to, jak jest piękną kobietą i ikoną właściwie urody.